Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Z prostopadłościennego klocka o wymiarach 2 dm na 2 dm na 6 dm wycięto bryłę przedstawioną na rysunku. Jaką objętość ma ta bryła? Ok, no to będziemy tutaj musieli sobie podzielić tą bryłę na dwa grania stosłupy, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I tutaj sobie to tak przedzielimy, hop, w ten sposób. Co my tutaj otrzymujemy? Pierwsze graniastosłup to będzie graniastosłup prawidłowy, który będzie mieć w podstawie kwadrat. To będzie nasza podstawa. Natomiast jeżeli chodzi o ten, to będziemy mieć tutaj w podstawie trójkąt prostokątny. No to zaczynamy od objętości pierwszej. W podstawie mamy, całe to ma 6 decymetrów. Ta krawędź ma 3 decymetry. No to jak łącznie to ma mieć 6, to ta góra tutaj też ma 3 decymetry. Natomiast tutaj mamy 2 decymetry. Ok, no to zaczynamy. Pole podstawy to będzie trójkąt A razy H przez 2 razy duże H. A te duże H jest tutaj. Jakbyśmy to postawili na podstawie, no to tu będziemy mieć tą wysokość. Obojętnie, która jest krawędź taka, która jest taka, bo i tak mamy to w mnożeniu. Więc mamy 2 razy 3 na 2. I tutaj to na niebiesku krawędź to jest 2. 6 decymetrów sześciennych. To teraz ten na dole. Tutaj w polu podstawy mamy kwadrat, czyli będzie A kwadrat razy H. Oczywiście inne H, bo tutaj mamy w tym miejscu podstawę. Czyli będzie to 2 kwadrat, ale wysokość jest teraz tutaj. Czyli będzie to 3. 2 razy 2 to 4, razy 3 to 12 decymetrów sześciennych. Czyli objętość tej naszej figury to jest objętość pierwsza plus objętość druga, czyli 6 decymetrów sześciennych dodać 12 decymetrów sześciennych, a to łącznie 18 decymetrów sześciennych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.